Siema, siema, jestem Raju Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Na Kolonii i jeszcze której nazwy nie wymyśliłem. Mam nadzieję, że tam pisaliście komentarze w kolejnym, znaczy właściwie w poprzednim odcinku, ponieważ jeszcze go nie opublikowałem, bo jak nagrywam ten odcinek, to właściwie jakby jeszcze tamten jest opublikowany, nie? Więc no logiczne. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest ze mną też czat, więc witam serdecznie całego Twitcha. Siemanko wszystkim, w takim razie dzisiaj będą nam towarzyszyć właśnie w trakcie tego odcinka. Właściwie oni mi towarzyszą podczas nagrywania tego odcinka, ale do was to mówię w ten sposób, bo jakby wiem, że YouTube potem to obejrzy sobie na spokojnie. Dzisiaj akurat będziemy lecieć z żniwami właśnie, więc jest Vistula, zobaczymy jak ona działa, bo tak naprawdę nigdy wcześniej jej nie używałem. Będziemy też brać władzę dzisiaj do roboty, no bo ostatnio była 60, była tam używana do orki, którą też w sumie dokończyliśmy, proszę bardzo, tu sobie stoi 60, ale się lecimy z tym, tą pszenicą, tym kawałkiem pszenicy. Być może jak się uda, to jakiś tam rzepak sobie walniemy, nie? Także co, chyba tyle? Chyba tyle, nie będę tutaj przedłużał ani nic, ja sobie tylko jeszcze chudy odpalę, żeby, bo wiadomo co jest 5. No i co, i jadymy, nie? Nie wiem, czy teraz w ogóle stawię sobie przyczepkę, czy może potem? Może potem postawimy, nie? Lecimy. Czemu taki gameplay nagrywam jak zwykle? No bo chciałbym teraz nagrać coś na YouTube'a, nie? Zwykle na YouTube'a nic nie nagrywam, więc tak jakby coś tam sobie ponagrywam. Zawsze ciekawszego to będzie. A ile kasy sobie zostawisz? Znaczy mam ogólnie 70 tysięcy, jak było na początek, jak zaczynam tą seryjkę. Dlatego też, że ogólnie sprzętów mam tutaj niewiele. A też jakby chciałem tutaj robić taki większy rozwój. Ponadto nie mam też kupione żadnej łąki, więc taka łąka też tam około, no właśnie, nie wiem, 30-40 tysięcy by kosztowała, bo chyba chciałem na to kupić za 5 tysięcy. Także spoko, kuferek, dzięki za follow. Więc będzie się trochę działo jeszcze z tym i kasa będzie potrzebna. Czy ten i tak już taki działa inaczej? Się ta kamera taki działa na boki trochę? Tak, to się kameruje, no. Jakby tak trochę działa to inaczej, nie? Na boki. Chyba taka sama kamera była w bizonie jakimś. Dobra, pytanko teraz, czy jakoś to rozłożyć, czy po prostu odpala mi działa? Odpala mi działa. Chyba tylko będę musiał sobie działać, nie? Jeszcze tak, czy ktoś z was w ogóle, znaczy na pewno używaliście Vistuli. Ona ma w ogóle opcję jakiejś sieczkarni, czy tylko jest słoma? Jak to wygląda? Aha, Vistula? No miał być bizon albo far. I była ankieta na Twitchu właśnie i ludzie zdecydowali, że to będzie to jednak Vistula. No, niech będzie sobie Vistula, nie? I tak będzie padnie gdzieś tam, kupimy sobie coś większego. Pani się sobie kosi Vistulką. O, widzisz, no ja akurat tutaj niestety działam pszenicę. Też nie będzie jakiś duży plon, bo to jest nic nawożone tak naprawdę. Więc ten pierwszy sezon będzie tragiczny, jakby tak można powiedzieć, a potem trochę będziemy tam właśnie, będzie coś tam jeszcze działać. Mapa jest top, no to jeszcze proszę się ogólnie wstrzymać z informacją, znaczy co, tak, z taką opinią, czy mapa top, czy nie top. Ale tak, jak to nagrywam dzisiaj, mamy 16 grudnia, więc dam wam trochę update'u odnośnie tego, co się dzieje z mapą, bo ogólnie, no cały czas czekamy na te budynki, jak są poprawione. Właściwie poprawne już poszło na modhuba, tylko czekam, że one sobie przetestują i wydadzą. Bo bez tego ciągle sypię błędami w mapie, to jest porobane, bo mamy te mody wymagane. No ale jakby nie było, taka jedna głupotka. Tam już właśnie pisałem do giantów o tym, że skoro mapa jest czysta, sobie błędy z wymaganych budynków, to po prostu wydajmy mapę, a zostawmy te budynki potem na update, który i tak jest wysłany, więc tylko właśnie przetestować go trzeba, nie? No i to napisali, że rozumiem oczywiście to i będę trochę inaczej po to na tą mapę patrzeć, mam nadzieję, że też słowa dotrzymają, bo co by nie było, to jednak fajnie, żebyście tą mapę jednak dostali przed świętami, a nie po świętach, bo po świętach jest trochę będzie ciasto z terminami. Co ona ta leci? Leci chyba. Okej. Także to też spoko rzecz. No i też właśnie mówię to na odcinku na YouTubie, a nie na Twitchu, bo na Twitchu to patrzę cały czas w sumie, więc jakby to nagrywam tak jakby na, jako w ramach takiego VOD, nie? Zobaczę, co ma słucha. To się przejadę potem i zobaczę. To nie jest jakiś tam roleplay, nie? Jakby co? Tylko taki po prostu różny gameplay z tej kolonii. Gram też znowu na tym gospo, bo dlatego, że na tamtym gospo czerwonym, tym drugim nowym, to gramy sobie na streamach właśnie. Okej. A może być tak. Będę sobie troszeczkę tutaj
Mam tutaj sporo miejsca, więc nie muszę się tutaj o nic martwić. Mam połowę w sumie zbiornika. Czy ja się tutaj załaduję na raz, czy może jednak... Dobra, pojedziemy sobie na górkę. Tam się wysypiemy może, nie? Bo to chyba nie ma co tak wodzić takiej małej odległości, co nie? Mogłoby dobrze pojechać w samą Wistulą. Raczej nie, bo to mamy silos w środku, więc trochę inaczej będzie. Połowa też taka mapa? Tak, dokładnie. No, ale odnośnie daty premiery, cześć Kublonek, witam również. Datę premiery jakby mam ustaloną sobie w głowie, że chciałbym do tego dnia wydać mapę. No i od razu mówię tak. Jeżeli z konsolami się nie za bardzo mi uda tak szybko to ogarnąć, bo uda się na pewno, to się nie martwcie, konsole na pewno zagracie na mapie, to jest 100%, nie? Ale jeżeli mi się to nie uda po prostu do tego terminu, który sobie jakby ustaliłem, to w tym terminie wydamy po prostu mapę tylko na PC, nie? Żebyście prześwietlami chociaż pograli na komputerkach, a potem na konsolach pograć sobie po prostu po świętach, nie? Myślę, że tak byłoby spoko. I tak też bym chciał, żeby tak wyszło, nie? Dobra, ja sobie przejdę się w sumie stąd. Ciekawa w ogóle rura taka w dół, nie? To się trzeba bardzo nisko podjeżdżać po tę Wisturkę, no ale w sumie Wistula to jest, wiecie, sprzęt jak nie był mały, nie? Nie wiem, co kuferek piszesz, nie? Za bardzo. Dobra, czy tu się otwiera, to jest ten? Nie, nie tutaj, nie tu się otwiera to, tylko tu się otwiera. Dobra, bo chcę właśnie wziąć Władzia. Ogólnie jest to jakiś update Władka, który dodaje tura. Pasowałoby sobie też tego Władka sprawdzić, jak on jest z tym turem. Czyli środa 21, hehe. JSW. Ja wiem, że teraz sobie będą pojawiać właśnie jakieś tam komentarze, kiedy mapa będzie się spekulować i tak dalej. Spoko, spekulowanie to sobie spekulujcie, ale nic wam nie zaraz, dopóki nie będę miał pewności. Wiecie, ja wam co powiem jakąś datę, rzucę, a potem wy będziecie uważać, że tak jest cały czas, nie? Że nie wiem, coś nie wyjdzie, a wy będziecie myśleć, że... A nie, to przyczepę w ogóle wziąłem. Znaczy nie, muszę to wziąć, bo jak wezmę tamtą drugą mniejszą, to tu nie wcofam, nie? Dobra, ale to nic, bierzemy sobie tą. No więc właśnie powracając do tego, tej daty. Jak on teraz rzucę datą, a się okaże, że się nie uda, to ten będzie mnie wyzywać od najgorszych i tak dalej, co nie? Dlatego wolę po prostu wam pewniaka sprzedać, a nie takiego kota w worku, że sam nie wiem do końca się uda, nie? Jeżeli Giants się wszystko, ze wszystkim się zgodzą, to co im napisałem, to mapa wyjdzie w terminie, którym zaproponowałem, nie? Oczywiście na PC i konsole, nie? Chyba, że z konsolami się uda, tylko na PC, nie? Jak tu wyko może bije, trochę się dusi. Czy ja tu w ogóle... No właśnie. No właśnie, jest problem trochę, czekajcie. Tutaj ta rura przeszkadza. Okej. Dobra, tak sobie staniemy. Zgasimy sobie Władzia, niech sobie stoi. Śmieszny Władek, nie? Bardzo, bardzo śmieszny. No ale nic, jak też mówię, odnośnie tego Władka, to nie martwcie się, że on tu jest, bo pewnie za jakiś czas się go wymieni na coś innego. Taki jest też plan, żeby to się ogólnie szybciej w miarę rozwijać, a nie tak jeździć cały czas z tymi maszynami. Więc może nawet w końcu jakiś dorobi się większych maszyn i się przyświęcimy na jakiś inny gospo w ogóle w przyszłości. Ale to wiecie, plany bardzo odległe, chciałem takie coś zrobić, to czy się uda, zobaczymy, nie? No, także jak mówię, YouTube trochę teraz się zaniedbał przeze mnie. Tam trochę krzyku ratuje tymi streamami, ale dalej jednak YouTube sobie stoi w miejscu, więc fajnie było coś ponagrywać. Jak wiecie, też seria z oceniania mapek też nie bardzo wypala, bo nie ma mapek, więc nie ma co oceniać. Jak jakaś wyjdzie, to jakiś tam shit w pokroju osady czy kolonii, więc raczej nie za wiele kontentu do roboty, nie? Trzeba sobie coś samemu dłubać. A taki też sztywny, luźny gameplay to zawsze jest takie, no spoko, zapchanie sobie coś tam, jakby nie było czasu, nie? Tylko wolę na razie, żeby coś innego robić, nie? Dlatego też zapraszam na Twitcha, nie? Czy znajdzie się miejsce na własną farmę? Oczywiście, że tak. Jest miejsce na własną farmę na polu numer... na polu numer 10-11. Tam, gdzie kiedyś było gospo w farmingu 19, tak teraz tutaj macie, czy farmingu 19, 19 się powinno mówić, no farmingu 19, także teraz 22, macie tam po prostu pola, na których można sobie po prostu wyrównać ten taki dołek i zrobić własne gospo, nie? Nie ma problemu, także to spoko, nie? Ej, ja tak patrzę, że mamy 10 odcinka, więc jeszcze nawet nie wiem, czy się w ogóle wyrobimy z tym, żeby
tamto drugie pole skosić. Bardzo możliwe, że będziemy robić z tego jakiś tamten kolejny materiał. Bo też jak mówię, raczej chciałem robić wam takie odcinki, w których lepiej coś zacząć nie skończyć, niż nagrywać po 40 minut odcinek, nie? Ma być odcinek dla was jakiś tam w miarę przejrzysty, krótki i spoko, a nie żebym ja siedział i dłubał po prostu, bo to na YouTubie to nie są streamy, przecież nie? Okej, chciałem trochę sobie tutaj wyrównać, może teraz się uda. Siemano Sebek, witam serdecznie wszystkich. Cześć Aro też, także siemka. Nie wiem, tutaj wywitałem czy nie. Ogólnie nagrałem odcinek na YouTube'a, więc może się tam przywitać albo coś. Jakby nie było. Serdecznie pozdrawiam kolegę Mateusza, Mateuszka i Sebastiana, a to pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy. Czy wiem, kiedy premiera mapy? Mam datę wybraną. Już jak mówiłem przed chwilą dosłownie. Także, ej, to w ogóle śmieszne, bo teraz to widać dosłownie, jak to wygląda na... z perspektywy YouTube'a, jak to wygląda, nie? No, ale tak, mam datę wybraną. Zaproponowałem im, zaproponowałem tą datę Giancom, czy się zgodzą, czy nie, zobaczymy. Mam nadzieję. Co w ogóle jest ciekawe, że w sumie trochę śmiesznie wyjdzie, jeżeli teraz wyjdzie mapa tylko na PC-ty, ponieważ jeżeli tak będzie, to trochę słabo. 1 zł 14 grosze. Dzięki za donate'a, w każdym razie. Nie widać, co tam się wysłało, ale dziękuję. No, także... widzi trochę śmiesznie, bo jeżeli na przykład wyjdzie mapa tylko na PC-ty, to tak naprawdę trochę strzał w kolano, taki lekki, bo mógłbym tą mapę wydać wcześniej, już w sumie z tydzień temu, półtora tygodnia temu na konsolę. Znaczy na PC-ty, przepraszam, na PC-ty. No, bo już wtedy mi pisali, że mapa na PC-ty jest spoko, tylko konsole są z błędami, nie? No ale trudno, walczę teraz o to, żeby wyszło w jednym i drugim momencie, bo pamiętam właśnie w przypadku Kolonii w 19, jak mi strasznie truliście dupę podczas poprawek na konsolę. Ej, kiedy mapa, mówiłeś, że będzie na konsolę, a nas oszukałeś i tak dalej, nie? No i wiesz, tak mówię sobie, no nie oszukałem was, nie? To razem mówiłem, że chcę wydać. Wspólnie zadecydowaliśmy, że wyjdzie najpierw na PC-ty. Cześć Depciu, cześć Maja Kubo, cześć Henryk. A potem ludzie przychodzili i się pruli, że nie ma mapy na konsolę, nie? Tymczasem, kiedy mówiłem, że ona wyjdzie później. I bardzo też jest to prawdopodobne, że może być też tak... Chyba nie zabiorę tego na raz, nie? Że może być też taki tym razem. Więc no. Ale to wiecie, zobaczymy co i jak to będzie, nie? Znaczy dla lepszych? Że co dla lepszych? Że na PC-ty? Kurwa, panie Stasiu! Dzięki Robix. Agro Lubuskie, siemano. Dobra. Więc tak. Ja sobie tutaj dokończę to. Ej, w sumie mam jeszcze trochę czasu, to może nawet się uda jeszcze tą przyczepkę zgarnąć na silos i jeszcze pojedziemy na ten rzepak może. Bo tak mówię, do 20 minut chcę nagrać odcinki. No tak w miarę te 19-27 minut, że było, tak, takie widełki sobie założyłem. Więc spoko, bo by tak się zmieści w tym czasie. A jak będzie trochę więcej, to już słabo, nie? Tak gdzieś koło 20 minut, żeby te odcinki miały, to byłoby na Freddy Git. Strasznie mały problem z kętem ma ta Vistula, rozumiem, że to jest tak już... Tak, tak, chamiały. Ej, to ma 3 metry koszenia, czy ile to jest? Chyba to jest 3 metrowe, nie? Nie no, 3 metry, ewidentnie to jest jakieś. Czy będę po mapie Kolonia robił Eastern? Nie. Już mówiłem, że Eastern to płonął mi rok czasu, żeby ją zrobić. A jak chodzi o konwert, to musiałbym wszystkie budynki wymieniać właściwie, nowo teksturować, nowo modelować, nowo teksturować. Więc to myślę spokojnie, to jest kolejny rok czasu na sam konwert, więc odpada zdecydowanie. Wolę skupić się na robieniu czegoś nowego, a nie odżywać już starą mapę jakoś, nie? Znaczy starą, no w miarę nic nie taką starą, ale no. Chcę po prostu robić już nowe rzeczy, nie? A nie skupić się na starych. Tym bardziej, że tam jest dużo roboty, nie? No jednak co by nie mówić, ten Parallax tyle trochę narobił rzeczy, że no pasowałoby jednak to zmienić. Tak samo mówisz o Kolonii? No tak, Podka, tylko zobacz jaka Kolonia jest. Kolonia jest taka, nie? Malutka. Wiesz co chodzi? Jest to mikromapka, którą robiłem pół roku, jak chodzi o konwert, nie? A wyobraź sobie, że Eastern jest mapą 4-krotnie większą od podstawy, nie? Więc tam naprawdę jest bardzo, bardzo dużo roboty i to wszystko nie jest na jednego człowieka, nie? A ja nie mam jakby na tyle czasu i chęci, żeby ponownie się z tym użerać, nie? Zacznę robić tą mapkę po prostu jakąś tam na wydaniu oczywiście, no bo nie dla siebie. No i wtedy, no, mam nadzieję, że wam się tamta spodoba, nie?
Tak, co przy krzaku, ale może się uda jakoś zajechać. Troszeczkę na jedyneczkę. Słuchajcie, bo tutaj tak karnie widzę. Okej. Cofanie moje ulubione rzecz farmingu, nie? Ale tak chyba musimy tam włączyć przecież w tym, nie? O, w miarę spoko cofnąłem. O. Dobra, niech się sypie. Co taki sobie plon? Bo tu nic nie ma nawożone po prostu. Niestety jakby nie był pierwszy taki sezon i są to podstawowe uprawy, które były, więc bez nawożenia. A pewnie w kolejnym sezonie będzie trochę lepiej, nie? Myślę, że na pewno będzie lepiej. Także spoko. Siemka Michaelo, albo Michaelo. Dobra, pojedziemy sobie to wysypać. Tym władziem. Nawet nie wiem, czy może tutaj screen teraz nie pierdyknąć jakiegoś. Siema Grokuba, witam serdecznie. O, stack. Dobra, zapalimy się tu dwójkę. Podjedziemy na gospo. No i git. No i właśnie, też teraz problem jest taki trochę z tymi budynkami, bo powinny one być w sumie wydane. I teraz w sumie tylko trzymały mnie jedne drzwi chyba przed premierą tego update'u, a trochę teraz jakby się to przesunęło w czasie, bo zanim odchodzą do sprawdzi, trochę czasu minie. Więc no musimy czekać, nie? Po prostu. A to tylko dlatego, żeby na te konsole wydać, nie? Bo tak PC-ty są w miarę spoko. No ale jakby nie było, no mówię. Zawsze jest problem taki z tymi konsolami, że tam są większe wymagania trochę. I też nie ma co dziwić ludziom, którzy tworzą mody, że nie robią tych modów na konsole, skoro są takie wymagania, nie? Gdzieś tam na tego modhuba trzeba trochę więcej tego czasu jednak poświęcić. Okej. Jakoś tutaj w miarę podjechałem. Nie wiem, czy to będę sypał, więc po prostu wysypię się. O, niech będzie na tył nawet. Na tę stronę. No, spoko. Czy wiesz, kiedy będę działał te dobory? No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo już się jakby odesłałem i czekam już jakiś czas na ten update, więc aby wszystko wyszło jeszcze teraz, nie? Dobra. Ej, wiecie co w sumie? Tak sobie rozkminiam, albo dobra, pojedziemy sobie jak tam pokosić ten rzepak. No i wiesz, jak nam się skończy, bo tam chyba też mamy rzepak tam pod lasem, nie? A czekajcie, bo to są odwrotnie biegi porobane, bo to jeszcze rudy wraz tego jedynka. Tam chyba pod lasem też mamy coś, jakiś rzepak albo coś. Czekajcie, zaraz tam będę widział, tylko niech wyjadę sobie na górkę. Mam jeszcze pole 48 tam oczywiście. Coś tam jeszcze jest, ale coś zielonego, więc nie wiem, co tam jest. To byśmy sobie jeszcze poza odcinkiem nagrali. Znaczy, przerobili tutaj to wszystko, byśmy nawet save'a nie wychodzili. No i potem nagralibyśmy kolejny odcinek, nie? To jest z widzami. Jakby kupował nowy traktor, to wyposażony Holland T6? Nie, no nowy traktor, czyli tylko bym kupił, wiesz, Ursusa, nie? Po prostu większego tego. Jakiś 4x5 tak dalej, żeby tutaj był. Bo taki ciągnik by nam tutaj pasował, nie? Bym Władka sprzedał po prostu. I tyle, nie? A zresztą nawet nie ma co mówić, bo za chwilę też zaczniemy wszystkie siewy, pójdzie nam kasa na nasiona, na nawozy. I trochę czasu minie, nie? Znaczy trochę kasy minie. 14 dobry wybór? No zobaczymy jeszcze, ale 14 jest spoko, no. Więc możliwe, że właśnie wybiorę to. Dobra, dwójeczka. W ogóle sobie schowamy. Wejdziemy sobie na drogę. No, w ogóle to jest też coś ciekawego, bo nie używam na przykład tego polo, to jako startowe, tylko używam sobie te, nie? Coś tam sobie trochę zmieniłem. Chociaż wiadomo, że to pole należało do nas, nie? Takie, znaczy nawet domyślnie tak to wyglądało. No ale powiedzmy, że nie wiem. Wydzierżawiłem je sąsiadowi, co spokojne czy coś tam, nie? Siemano, Luki, witam. Zrobię sobie przejazd dookoła i myślę, że to będzie tyle chyba, nie? Okej. Jedynka. Czy on tu jakiś stół potrzebuje do rzepaku, czy nie? Ja właśnie jak będzie wyglądało tutaj koszenie rzepaku? Wistula. Wistula pójdzie z rzepakiem? Może trochę sobie. Da się ten? Jakoś. O! No to widok wyżej, to trochę dam. Aha, po prostu w ten sposób leci. Ej, to fajnie to jest akurat sieczka, nie? Ja się myślałem, że wiecie, będzie jakieś takie coś, a to jest tak nawet spoko. Fajnie to wygląda. W ogóle jaka sieczka śmieszna, taka malutka, nie? Ej, to jest fajnie rozkminione. Spoko to jest. To jest chyba ten lancik, który zawiera też w sobie GS, z tego co wiem. Bo tak, a tam jest GS, nie? No tak.
Tego FC14. FC14 to nie był na mobilki przypadkiem? Chyba tak. Siema Nexo, witam. Kto twoim zdaniem wygrał mundial? Ja Team Francja. No ja uważam, że Francja wygra, no. Chyba Francja wygra raczej. Ban za emotki? Jakie emotki, Fikuś? Co się dzieje? Za nisko motowidła? Nie mogę dać ich wyżej już, mam na fulla. Wiesz? Znaczy ten rzepak też ogólnie jest taki wysoki, bo to jest sama tekstura wgrana tego rzepaku. Więc on trochę też inaczej wygląda, nie? Okej. Ty, a tak bez kitu, tak? IRL to też jakby się używa tych? Znaczy używało wistuli do koszenia rzepaku, czy nie? Bo chyba ona tak za bardzo nie jest przystosowana pod ten rzepak, nie? Chyba nie. Luki dał subskrypcję dla Fika. Dzięki serdecznie. Nie wiem, czemu się mi świetliło powiadomienie, ale dziękuję bardzo. Mam Beppe. Tak, tak, tak. Fajny nick masz. To się chyba literówki parę ci się zdarzyło. O, tu jest kurczę strasznie blisko tego, nie? No. Da, będzie copyright strike, dokładnie, więc trzeba nie to usunąć jakoś potem. Ale dzięki. Dobra, to co? Lubisz Solca? Chodzi ci o Mafię Solec? Znaczy, spoko, nie? Na pewno bardzo dobrze pracował gameplaye, nie? Nic za nich nie mam. Więc można powiedzieć, że jestem neutralny, ale... Ale, no tak. Neutralnie jestem po prostu za nich nastawiony. Brączka przykład lubię, o, mogę powiedzieć. No, bo tam Bolka nie znam co prawda, ale ten Brączek to spoko ziomek. Dobra, ej, tam będzie fajniuch, no, w sumie. Z tym tutaj wszystkim. Dobra, wysypiemy sobie. No, w sumie mogę zgasić go, tak naprawdę. No i co? My tu oczywiście, widzowie, z wami będę się żegnał, jak widzowie, oczywiście z YouTube'a. A my z Twitchem dalej lecimy tutaj z tym wszystkim. Dokończymy sobie to na streamku po prostu. Co, w kolejnym odcinku będziemy się widzieć pewnie z jakąś nową pracą. Więc dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków oczywiście z serii z Kolonii. Co rozpiszcie nazwę na tą serię, jakąś fajną, żeby jakoś to nazwać. No i co, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiamy, pa pa.